Formaty zapisu. Formaty zapisu określają zasady formowania danych i sposób ich ochrony przed błędami, rozmiar i położenie ścieżek na taśmie, gęstość zapisu, rodzaj stosowanego kodu kanałowego oraz zasady dotyczące montażu ścieżki kodu czasowego, ścieżek pomocniczych i dodatkowych informacji. W technice rejestracji fonicznych sygnałów cyfrowych są stosowane następujące formaty: Electronic Industry Association of Japan Digital Audio Stationary Head Professional Digital RDAT Format EAIJ stosowany w magnetowidach cyfrowych do zapisu dźwięku. DASH IPD wykorzystywany jest w magnetofonach cyfrowych z głowicami stałymi. RDAT używany jest w magnetofonach cyfrowych, kasetowych powszechnego użytku z głowicami wirującymi. Głowice stosowane w zapisie cyfrowym różnią się od głowic znanych użytkownikom magnetofonów analogowych. O ile głowica S-DAT nieco przypomina wspomnianą głowicę magnetofonu, to głowicy magnetofonu cyfrowego Rdat bliżej w kształcie do głowicy magnetowidu, gdyż ten zapisuje materiał na taśmie w sposób helikalny. W książce pana Bolesława Urbańskiego, Gramofony i magnetofony cyfrowe, Możemy przeczytać, że charakteryzują się one wąską szczeliną magnetyczną. Ponieważ wykonanie rysunków w moich warunkach jest mało możliwe, posłużę się zdjęciami producentów głowic cyfrowych. Głowice do magnetofonów S-DAT. Do rejestracji kilkuśladowej w magnetofonach s stosuje się głowice wielokrotne dwóch typów. Konwencjonalne i scalone, czyli cienkowarstwowe. Głowice są... Wielokrotnie złożone zestawu kilku lub kilkunastu konwencjonalnych głowic pojedynczych, których przykładową konstrukcję przedstawia ten rysunek pochodzący z książki pana Daniszewskiego. Na taśmie tej, oprócz ścieżek z cyfrowym zapisem informacji dźwiękowej, znajdują się cztery ścieżki pomocnicze odniesienia, kodu czasowego, dwie ścieżki do zapisu analogowego. Ścieżka odniesienia służy do zapisywania danych dotyczących zapisywanych równolegle sektorów. Ich adresów, słów synchronizacji, sygnału sterowania przesuwem taśmy, słowa detekcji błędów w sektorze. Zapisuje się na niej również typ formatu, częstotliwość próbkowania. Dane na ścieżce odniesienia zapisywane są w kodzie kanałowym FM. Ścieżka kodu czasowego zawiera zapis kodu czasowego informującego o czasie, jaki upłynął od początku taśmy do danego fragmentu nagrania. Ścieżki analogowe 1 i 2 służą do zapisywania fonicznego sygnału analogowego stanowiącego odpowiednik zapisywanego sygnału cyfrowego. Zapisy te służą do wyszukiwania odpowiednich fragmentów nagrania najpierw z dużą, a potem z małą prędkością przesuwu taśmy. Liczba ścieżek cyfrowych zależy od rodzaju głowicy zapisującej i może sięgnąć np. 48 w zastosowaniach studyjnych. Zasada działania jest podobna do głowicy magnetofonu analogowego. Główną różnicą jest inna częstotliwość zapisywanych danych. Jak wiemy, duża szerokość szczeliny głowicy pozytywnie wpływa na zapis niskich częstotliwości akustycznych, jednak zdolność zapisu takiej głowicy pogarsza się wraz ze wzrostem częstotliwości na skutek zmiany fazy pola magnetycznego, zanim Taśma opuści rejon oddziaływania szczeliny. W zapisie cyfrowym częstotliwość jest dużo większa i zawiera się w granicach nawet do 500 kHz. Tutaj musimy uwzględnić kodowanie. W przypadku kodu NRZ bez powrotu do zera przy słowie zawierającym duże grupy zer i jedynek częstotliwość zmian prądu w zwojeniu głowicy jest minimalna. Maksymalna częstotliwość występuje w przypadku występowania po sobie kolejno zer i jedynek. Oznacza to, że każda zmiana wartości logicznej powoduje przepływ prądu przez cewkę głowicy i duża częstotliwość pracy. Kod HDM cechuje mniejsza rozpiętość zapisywanych częstotliwości i dlatego stosowany jest w koderach kanałowych magnetofonów cyfrowych. Modulacja HDM polega na zmianie wartości prądu cewki tylko wtedy, gdy pojawia się zmiana stanu logicznego w określonym przedziale czasowym. Dla kodu HDM jest to 1,5 taktu zegara do 4,5 taktu zegara. Mimo to częstotliwości zapisywane w formacie DAT są dużo większe niż te w formacie analogowym. Wymaga się od głowicy jak najmniejszą indukcyjność, by nie powodować opóźnień, a to ciągnie za sobą odpowiednią budowę magnetowodu i liczbę zwojów cewki. Ponadto zapisujemy tylko dwa stany logiczne, czyli dwa poziomy, więc szerokość szczeliny jest tutaj minimalna, żeby te informacje zapisać. Mimo to jej szerokość pozwala na odpowiednią interpretację zapisu przez elektronikę magnetofonu. Pomówmy chwilę o prędkości przesuwu taśmy. W przypadku gęstości 1000 bitów na milimetr konieczna jest prędkość przesuwu taśmy około 1 m na sekundę. Jak wiemy, na przykład w magnetofonach DCC wykorzystuje się tę samą prędkość, jaką mają magnetofony kasetowe więc 4,76 cm na sekundę to za mało. Rozwiązaniem, które zastosowano jest użycie dziewięciu ścieżek z danymi cyfrowymi. Zapis dokonuje się równolegle i odpowiednią interpretację czyni koder lub dekoder kanałowy. Inną różnicą w budowie głowicy cyfrowej jest niesymetryczny magnetowód. Wykorzystuje się rdzenie ferrytowe i permalojowe, czyli metalowe. Uzwojenie to od 10 do 30 wzwojów izolowanego drutu. W magnetofonach powszechnego użytku wykorzystuje się głowice stalone. Składa się ona z wielu głowic, a podstawowym elementem jest wspólna płytka ferrytowa, która stanowi zamknięcie wodu magnetycznego strumienia magnetycznego. Na tej płytce naniesiona jest warstwa izolacji, na którą naparowano warstwę miedzi o dużej czystości. Tutaj wytrawia się uzwojenia, czyli po jednym zwoju dla każdej z głowic. Zamknięcie wodu magnetycznego stanowi nakładka magnetyczna wykonana z materiału o dużej przenikalności magnetycznej. Nakładka jednym końcem styka się z płytką ferytową, a drugim końcem tworzy szczelinę roboczą wraz z szczołem płytki ferytowej. Taśma magnetyczna przesuwając się nad taką szczeliną magnesowana jest wówczas, gdy przez uzwojenie głowicy płynie prąd. Kierunek strumienia magnetycznego zależy od kierunku prądu uzwojeniu. W magnetofonie SDAT formatu DCC stosuje się. Do odczytu sygnału z taśmy głowice magnetorezystywne. Pozwalają one uzyskać duże napięcia sygnału odczytywanego z zapisu. Głowice te cechuje duża skuteczność i duży odstęp sygnału odczytywanego od szumu. Wykorzystywane w tych głowicach zjawisko magnetorezystywne polega na zmianie rezystancji obwodu elektrycznego głowicy odpowiednio do zmian strumienia magnetycznego. Niestety nie znalazłem czytelnego zdjęcia budowy takiej głowicy. Na informacji jest taśma wykonana z dźwięku chromu lub z metalu. Taśma jest rozmiarami podobna do analogowej. Później zajmiemy się kompresją pask, ale jeżeli ktoś lubi dłuższe przemówienia, to zapraszam serdecznie do obejrzenia tego filmu, gdzie omówiono format DCC. Znajomość angielskiego niestety wymagana. Na tym kanale znajdziecie też ciekawostki o formacie i filmy z napraw magnetofonów SDAT formatu DCC. Zostały nam jeszcze do omówienia głowice do zapisu helikalnego. Zapis przy użyciu magnetofonu RDAT, to od angielskiego Rotary Digital Audio Tape Recorder, jest zapisem ukośnym, podobnym do stosowanego w magnetowidach. Zapis sygnałów odbywa się przy pomocy pary głowic umieszczonych wewnątrz obracającego się bębna. Bęben jest pochylony w stosunku do kierunku przesuwu taśmy. Na rysunku widzicie schemat ukośnego zapisu wykonany na miarę moich możliwości i umiejętności. Nie zachowałem skali. Między poszczególnymi ścieżkami nie ma żadnych odstępów. W celu zapewnienia odpowiedniego tłumienia przesłuchów sygnałów z sąsiednich ścieżek podczas odczytu, kolejne ścieżki są rejestrowane na przemian głowicami o różnych kątach ustawienia szczelin w stosunku do kierunku bezwzględnego ruchu taśmy i głowicy. Kąt ustawienia głowic wynoszą plus 20 i minus 20 stopni. Poza tym głowice stosowane w systemie RDAT mają szerokość o około 50% większą od szerokości śladów czyli zapis wykonywany jest z nakładką kolejnego śladu na poprzedni. Ścieżka pomocnicza jest ścieżką analogową. Na tym rysunku widzicie, jak stworzony jest sektor zapisanej informacji, i zawiera on jedno słowo. Pozwólcie, że teraz nie będę omawiał kodowania kanałowego i słowa cyfrowego w tym formacie. Głowice podobne do używanych RDAT są stosowane w formacie ADAT, tyle że tutaj jest inna taśma. Taśma to jest formatu SVHS. Opasanie BEM na taśmę w tym formacie też jest inne niż w formacie, z którego mechanizm i głowica się wywodzi. Niestety, format ten podzielony jest na wiele niekompatybilnych ze sobą wersji. Wspomnieć też tutaj trzeba o formacie wprowadzonym przez firmę Tascam RDAT, która używa do swoich magnetofonów kaset Hi8 Digital Audio. Taśma ta nieco różni się od typowej taśmy Hi8 i jest naciągana tylko na jedną czwartą bębna z głowicami. Jakie są podstawowe pojęcia związane z zapisem okośnym, które warto zapamiętać? Na pewno jest to bęben z wirującymi głowicami, który jest elementem mechanicznym z umieszczonymi na jego obwodzie dwoma głowicami do zapisu i dwoma do odczytu, albo dwoma głowicami uniwersalnymi. Prędkość wirowania bębna to około 1500 obrotów na minutę. W magnetofonach RDAT bęben ma średnicę 30 mm. Ważnym parametrem jest kąt opasania bębna, czyli kąt na jakim Taśma ściśle przylega do Bębna i tutaj wynosi 90 stopni. Kąt to także pochylenie bębna względem osi pionowej, czyli azymut. Bęben jest pochylony o 6 stopni. Na taśmie ścieżki zapisywane są ukośnie do krawędzi taśmy, ale nachylenie ścieżki zapisu do krawędzi ścieżki to azymut zapisu jest dodatni lub ujemny. Ma na celu zmniejszenie przesłuchu między ścieżkami. Innymi słowy, Szczelina robocza ma pochyloną krawędź względem ruchu głowicy i nie jest prostopadła do krawędzi ścieżki. Ścieżka zapisu ma także określoną długość i na taśmie o szerokości 3,81 mm długość ścieżki wynosi 23,5 mm, czyli widzimy, że jest dłuższa od szerokości taśmy. Szerokość ścieżki wiąże się z trybem pracy magnetofonu. W normalnym zapisie wynosi ta szerokość 20,41 mikrometra, a w trybie long play tylko 13,6 mikrometra. Prędkość zapisu wynosi około 3,13 m na sekundę. No, zaraz, zaraz. Taśma mknie przed głowicą tylko z prędkością 8,15 mm na sekundę, a tutaj mamy zapis ścieżek o łącznej długości ponad 3 m na sekundę. Wynika to z prędkości obrotowej bębna. Została nam do omówienia użyteczna szerokość taśmy. Otóż w procesie zapisu nie jest wykorzystywana cała szerokość taśmy, lecz tylko jej środek o szerokości 2,613 mm. Pozostałe części to marginesy, ścieżki specjalne, które mogłyby zawierać informację dodatkową o czasie, tekście, ale pozostają one w tym formacie niewykorzystywane. Następnym razem omówimy sobie przenośnik transformatorowy, bo w końcu ten sygnał z tych wirujących głowic musi jakoś dostać się poza wirującą część głowicy i być odczytany przez koder kanałowy. Do usłyszenia następnym razem. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu i serdecznie pozdrawiam.